Do jakiego poziomu to może wzrosnąć? A może nawet się przeleje. Nazywam się Grzegorz Mroczek i przez ostatnie kilkanaście lat pomogłem w swojej firmie już ponad 1000 osobom. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Ostatnio mamy do czynienia ze wzrostem stóp procentowych, a co za tym idzie, wzrostem WIBOR-u. A to z kolei implikuje wzrost raty Twojego kredytu hipotecznego. Więc dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób samemu możesz prognozować WIBOR, czy tak naprawdę dowiedzieć się, jak Twoja rata będzie wyglądała za jakiś czas. Więc może zacznijmy od pojęć, co to jest WIBOR, co to są stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, ponieważ bez tego nie ruszymy dalej. Natomiast nie chcę tutaj robić typowo szkolnej akademickiej edukacji, tylko w bardzo prosty sposób wyjaśnić te pojęcia. Więc prosta definicja WIBOR jest taka, że jest to najniższe oprocentowanie, po jakim jeden bank komercyjny od drugiego banku komercyjnego może pożyczyć pieniądze. Czyli jeżeli, a kredyty hipoteczne właśnie oparte są o WIBOR 3M lub 6M. No więc teraz pytanie, co to znaczy 3M? 3M to znaczy WIBOR 3-miesięczny, a 6M to znaczy 6-miesięczny. No więc pytanie, więc się zapytasz, co to znaczy, że na przykład WIBOR 3M wynosi na przykład na dzień dzisiejszy 1,64%? No to oznacza, że jeden bank komercyjny może pożyczyć drugiemu bankowi komercyjnemu pieniądze na oprocentowanie 1,64% w skali roku, ale na okres 3 miesięcy. Czyli 3 miesiące to jest kwartał, czyli 1/4 roku, czyli jeżeli za cały rok jest 1,64%, to oznacza, że ten bank, który pożyczył, ma oddać 1/4 z 1,64%. Czyli 1,64 dzielone 4 to nam daje 0,41% odsetek po 3 miesiącach. Analogicznie mamy do czynienia z sytuacją na przykład WIBOR-u 6-miesięcznego, który wynosi 2%, to oznacza, że jeżeli na cały rok jest pożyczka na 2% w skali roku, no to 6-miesięczny to oznacza, że pożyczka jest na pół roku, więc 2% przez pół, no bo pół roku daje nam 1% odsetek właśnie po tym czasie. Jest to zupełnie tak samo, jakbyś zakładał sobie w banku lokatę. I teraz podnoszenie stóp procentowych przez NBP, czy Narodowy Bank Polski, a w szczególności stopy referencyjnej, powoduje, że banki komercyjne muszą więcej płacić od pożyczonych pieniędzy od NBP. I teraz taka uwaga jest tutaj, że banki komercyjne mają skończoną ilość pieniędzy do pożyczenia, natomiast NBP ma nieskończoną. I teraz dla zaawansowanego od razu dodam, że oczywiście zdaję sobie sprawę, co to jest system rezerwy cząstkowej, natomiast jest to poza tematem tego odcinka i nie chciałbym tutaj tego nawiązywać. Natomiast konkluzja jest taka, że Narodowy Bank Polski jest ważniejszy od banków komercyjnych, jeśli chodzi o pożyczane pieniądze. I teraz banki komercyjne prognozują, co zrobi Narodowy Bank Polski. A Narodowy Bank Polski ma oczywiście bardzo duży wpływ na WIBOR. I mamy pewnego rodzaju tutaj zapętlenie. Na przykład obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,25%, z kolei WIBOR 3-miesięczny wynosi 1,64%, a WIBOR 6-miesięczny wynosi 2%. No i teraz pytanie, co te liczby oznaczają, jaka jest tutaj jakaś relacja między nimi. Więc w dużym uproszczeniu oznacza to, że banki komercyjne spodziewają się, że w ciągu 3 miesięcy stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wzrośnie do około 1,6%. No dlaczego tak? Mamy 1,25, a WIBOR 3-miesięczny wynosi 1,64%. Ano dlatego, że normalnie WIBOR 3-miesięczny powinien być minimalnie wyższy właśnie od stopy referencyjnej. Dlatego tutaj około 1,6, bo ten wynosi 1,64. Natomiast w ciągu 6 miesięcy, skoro WIBOR 6-miesięczny wynosi 2%, no to spodziewano się, że około 1,9% będzie wynosić stopa referencyjna za około 6 miesięcy. Więc wniosek z tego płynie taki, że im większa różnica jest między WIBOR-em 6-miesięcznym a 3-miesięcznym oraz między 3-miesięcznym a stopą referencyjną, tym ta stopa referencyjna będzie szybciej wzrastać. A to oznacza dalszy wzrost WIBOR-u i dalszy wzrost rat Twojego kredytu hipotecznego. I teraz jeśli mamy do czynienia z kolei z taką sytuacją, że WIBOR 6-miesięczny jest niewiele wyższy od 3-miesięcznego, wtedy mamy prognozę stabilizacji. Natomiast jeśli WIBOR 6-miesięczny jest na poziomie 3-miesięcznego albo nawet ten 6-miesięczny jest niższy od 3-miesięcznego, no to wtedy mamy do czynienia z prognozą spadków na WIBOR, a tym samym spadku rat Twojego kredytu hipotecznego. Teraz ważna informacja jest taka, że jeśli w 2019 roku WIBOR 6-miesięczny był na poziomie 1,1%,
0,79%, a 3-miesięczny był na poziomie 1,71%, czyli różnica była 0,08%, to mieliśmy do czynienia ze stabilizacją. Podobnie mieliśmy do czynienia na początku 2021 roku, kiedy 6-miesięczny był na poziomie 0,25%, a 3-miesięczny był 0,21%, czyli niewiele mniej. W linkach poniżej masz informacje i możesz sobie sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wygląda ta relacja wyboru 3-miesięcznego do 6-miesięcznego. Link numer 1 i link numer 2. Więc różnica 0,04 do 0,08% oznacza, że WIBOR powinien być dalej stabilny. Jednak sprawa jest taka, że nie WIBOR ma największy wpływ na Narodowy Bank Polski i na ustalanie dalszych stóp procentowych, a inflacja. I zwykle sytuacja na rynku jest taka, że stopy procentowe są bardzo podobne do inflacji lub nawet te stopy są wyższe. No i teraz się zapytasz, przecież inflacja na dzień dzisiejszy wynosi 6,8%, więc czy to oznacza, że stopy powinny być wyższe? A no właśnie w zdrowej gospodarce tak, powinny być 6,8 lub więcej. Natomiast to powinno być teoretycznie, więc pytanie, czy teoretycznie oczywiście stopy mogą dojść do takiego poziomu? No odpowiedź brzmi, że teoretycznie tak, natomiast według mnie jest to mało prawdopodobne. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia z chorymi czasami, więc sztucznie zaniża się stopy procentowe, na czym oczywiście cierpią ludzie na lokatach, a korzystają osoby na kredytach hipotecznych. Musisz też wiedzieć, że mamy do czynienia z takimi trendami, czyli jeśli WIBOR porusza się na przykład w trendzie wzrostowym, jak w tym momencie, to jest bardziej prawdopodobne, że dalej ten trend wzrostowy będzie utrzymany, dopóki nie nastąpi jakieś istotne wydarzenie. No i pytanie, jakie to może być wydarzenie? Na przykład może to być spadek inflacji, może to być obniżenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, czyli też w sumie spadek inflacji. I w ten sposób później ta tendencja się zmienia. Więc z tego wszystkiego jakby całościowy wniosek, jaki płynie z dzisiejszego nagrania, jest taki, że krótkoterminowa prognoza WIBOR-u zależy od relacji między 3 a 6-miesięcznym WIBOR-em. Natomiast długoterminowa zależy od tego, czy w kraju nam wzrasta, czy spada inflacja. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strach, nie inwestuj.